Cześć dziewczyny, hej. Chłopaki, witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj, jak widzicie, gościem specjalnym jest Nasteczka. Witajcie. Którą na pewno wszyscy dobrze znacie z kanałów modowych, ale dzisiaj Nasteczka zaprezentuje swój kulinarny talent. Mam nadzieję, że się uda, trzymajcie kciuki. Dostałam już fartuszek, także jestem gotowa i zobaczymy, co nam wyjdzie. Na pewno będzie doskonale. Dzisiaj przygotujemy dla Was rybę w sosie pomidorowym z dodatkiem białego wina. Nasteczka oczywiście mi w tym pomoże i zinterpretuje na swój własny sposób. Dokładnie, zobaczymy. Mam nadzieję, że wyjdzie świetnie, także wybieram się do pracy. Tak, i robimy dla Was rybkę a la Nasteczka. Jak zawsze, jako bazę użyję oliwy z oliwek. Potrzebny będzie również ząbek czosnku, mała pikantna papryczka i przecier pomidorowy. Oczywiście lampka półwytrawnego białego wina i ja mam 3 drobne kawałki ryby, po włosku znane jako ricciola. Tu właśnie widzicie, jak Nasteczka zaciekle walczy z papryką, a ja z czosnkiem. Kolejnie podsmażcie kawałki ryby w czosnku i oliwie z oliwek. Następnie dodajcie lampkę wina i zostawcie na kilka minut na wysokim ogniu, aby wino dobrze odparowało. Kolejnie dodaję sok z cytryny, ponieważ uwielbiam jego kwaśny posmak i dodaję go zawsze do ryby. Ale Wy zróbcie to względem własnych upodobań, oczywiście. I na koniec dodaję odrobinę pikanterii. Dodaję skrojoną pikantną paprykę. Pamiętajcie, aby dodać ją zawsze na końcu gotowania, w przeciwnym wypadku ryzykujecie, iż potrawa będzie zbyt ostra. A to już Nasteczka. Przesyłam Wam gorącego całuska, a link do jej kanału znajdziecie pod filmikiem. Tymczasem żegnamy się z Wami i mamy ogromną nadzieję, iż nasza rybka będzie Wam smakowała. Cin-cin!